Ten niepozorny, odnowiony z zewnątrz budynek skrywa w swoich wnętrznościach niesamowitą tajemnicę, którą mamy nadzieję Wam pokazać. Z zewnątrz ten niepozorny budyneczek nie budzi żadnych skojarzeń, ale wystarczy zejść parę schodów w dół, żeby znaleźć się w innym świecie. Drewniane, zwykłe drzwi, trochę kabli. Kolejne nic nieznaczące przejście. I się zaczyna. Słuchajcie, to co się kryje za tymi drzwiami, to Wam zaraz pokaże kolega Marek. Szczena Wam opadnie. Ciąg! Ciąg! Ta-dam! No to wchodzimy. Ty nie naciskaj tego. Nie? Ostatnio nacisnąłeś i tam zamknęli obiekt. Tak bywa. Tam pójdziemy później. A teraz pójdziemy tutaj. Jedna śluza, druga śluza, trzecia. Wieszaki. Spójrzcie w dół. To nas tutaj trzeba. Cześć. Ten odcinek spędzimy w Czechach, a mianowicie w miejscowości Proslavice, niedaleko Olomouca. Dlaczego tam? Ponieważ tam znajduje się potężny, czterokondygnacyjny, oczywiście pod ziemią, budynek stacji wzmacniacza zapasowego. Budynek powstał w latach 70. Budowano go 6 lat, a powstał w miejscu, gdzie przed II wojną światową wydobywano kamień i gdzie dzięki temu tworzyło się naturalne jezioro. Zainteresowani? No to lecimy dalej. Żeby było weselej, powierzchnia, która znajduje się pod ziemią, wykorzystywana na potrzeby schronu, wynosi 10 tysięcy metrów kwadratowych. Po zakończeniu II wojny światowej między krajami ugrupowania socjalistycznego i kapitalistycznego doszło do napięć politycznych i militarnych, tak zwanej zimnej wojny. Wszyscy słyszeli ten temat. Wszyscy wiecie, o co chodzi. Zakładano, że konflikt wojenny, kolejna wojna światowa, to jest kwestia chwili i w każdej chwili może być również użyta broń nuklearna. Co było ciekawe, w przypadku konfliktu zbrojnego komunikować się ze sobą musiały nie tylko wojsko, ale także systemy ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa i całej reszty ważnych organów państwowych. Jeszcze w latach 50. w Czechach większość linii telefonicznych przebiegała przez centra dużych miast. Wystarczyło jedne BUM! I co? I w tym momencie nikt nie miałby z nikim kontaktu. Dlatego też wkrótce zaczęto budować sieć zwaną
krajowym obwodem kablowym, która omijała większe, duże miasta. Wokół Pragi, Brna, Olomouca powstał genialny system podziemnych przejść o długości setek kilometrów. Słuchajcie, to są informacje ze strony tego obiektu. Zbudowano też dziesiątki konstrukcji naziemnych. Ale tu wiało chłodem. No idź. Tu poszliśmy. Nie wiem. Bo do któregoś mieliśmy nie chodzić, no nie? O to tego nie wiem. Chyba tu. No ale my wleźli. Łącznościówka. Tu jest pusto? Bunkier, który widzicie, służył jako zapasowa stacja wzmacniająca, w której zbiegały się różne rodzaje kabli telekomunikacyjnych, z których najważniejszy, specjalny kabel miał przenosić jednorazowo do 1900 połączeń. Budynek miał mieć więc duże znaczenie dla komunikacji pomiędzy Berlinem a Moskwą. W przypadku konfliktu zbrojnego likwidacja linii telekomunikacyjnych byłaby jednym ze strategicznych celów wroga. A skoro nie wiemy, co się dzieje, no to najeźdźca może zrobić wszystko. Załoga, która pracowała przy budowie tego bunkra, została sprowadzona z innej, najbardziej odległej części republiki i pracowała w tajemnicy, aby maksymalnie zminimalizować prawdopodobieństwo zdrady. Ponadto wojsko stale pilnowało tego budynku, a dostęp do ukończonych części bunkra nie był już dozwolony. W całej Republice Czeskiej zbudowano łącznie 7 zapasowych stacji wzmacniających, takie jak ta. Ten budynek w Prasławicach koło Ołomuńca w pobliżu obszaru wojskowego Libawa ma łącznie 6 pięter, 4 podziemne i 2 nadziemne. Duża część powierzchni zajmują urządzenia telekomunikacyjne. Źródłem energii tego obiektu były gigantyczne generatory diesla, które według dokumentacji z łatwością mogły zasilić prądem małe miasto.
Załoga musiała wytrzymać do 10 dni bez interwencji z zewnątrz. Dlatego w budynku mamy sypialnię, umywalnię, kuchnię, jadalnię oraz ambulatorium. Jak na swoje czasy, czyli na lata 70., był to stosunkowo luksusowy, wyposażony obiekt wojskowy. Marek! Marek! No? Chodź tu. Panie Marku, pan złapie te drzwi. Trzeba było śniadanie jeść. Trzeba było wyjeść. Czekaj, tam jeszcze nie było. Nie wiem, ile te dźwierza ważą, ale ważą konkretnie. Siedemdziesiąty drugi rok, Praha. A jakby tutaj nacisnąć ten guzik? Możesz się światło wyłączyć. Nie ma na celu. Pod widzówce. Teraz to ja. Mam nadzieję, że ten odcinek z tego miejsca wam się podobał. Troszkę przydługi, wiem, ale obiekt jest przepotężny i naprawdę warty odwiedzenia. Zapraszamy na kolejne odcinki. Mamy jeszcze 3 obiekty z terenu Republiki Czeskiej. Cześć!